Witam was serdecznie, z tej strony Patryk. A to pierwszy vlog żniwny z nowego nabytku. Mamy dzisiaj czwartek, który lipca, 22 lipca. Rzepaki pierwsze kosiliśmy w poniedziałek, tam 18 hektarów na Imielinie. Dzisiaj drugie koszenie u mnie rzepaku. Nie kosimy wszystkich pól, rzepak nie jest jeszcze jakiś super. No ale mamy tego koszenia naprawdę sporo, no i chciałbym u siebie chociaż trochę skosić, żeby mieć to z głowy. Wilgotność pokazuje różną, od 12 do 7%, zależy w której części pola. Skosimy tutaj teraz te 3 hektary i na dzisiaj to będzie koniec. Jesteśmy na dwa kombajny, także pójdzie nam tą chwilę. Kawałki trochę małe jak na ten kombajn i ten header. No ale cóż, trzeba działać tak jak jest. Tam z przodu widzicie fenda. No 7,2 teraz wilgotność, także spoko. No i co? Pierwsza rzecz. Filmiki z nowego nabytku się fajnie oglądały. Dużo osób pytało o headery, co z rzepakiem i w ogóle. Mówiłem, że albo stół, albo jak znajdę jakiś header używany z stołem do rzepaku, no to kupię header. No i jak widzicie, header jest. Pojechaliśmy w piątek czy w sobotę obejrzeć, bo się trafił, nie było tego headera w ogłoszeniu. Dostałem numer od znajomego, do osoby, która ściąga spalone klasy, często, nie wiem, kombo jest spalone, header jest całe, bądź odwrotnie. No i co? Okazało się, że header jest, nie jest to header jakiś nowy, piękny. 2006 rok, 7,5 metra, ze stołem do rzepaku, dwie kosy. Najważniejsze. Stół. Header działa, kosy działają, jest prosty. No czego chcesz więcej? Pola ubywa, tym 7,5 metra naprawdę robi robotę. Tu mi to 7,5 metra trochę nie pasuje z takiego względu, że na każdym przejście prawie mam ścieżkę. Czekajcie, muszę się przestawić, bo jest autokontur włączony chyba w automacie. A nie może być włączony. Przejdę sobie z ulubionych na przechył i sobie pochylę go właśnie w tamtą stronę. No i co, jak widzicie, ten header 7,5 metra dla tego kombajnu jest naprawdę fajny, bo on sobie w nim dobrze radzi. No ale na tych małych kawałkach to wam powiem, że jest męczarni, wywijania, przepinania. A te 18 hektarów kosiłem, to było 6-7 kawałków, 5 przepinań. No trochę zabawy z tym niestety było. No ale na tych dużych polach sporo nadrobimy dzięki temu, że no jest ta szerokość taka, a nie inna. Muszę się skupić, bo jednak przy tym kombajnie naprawdę, przy tym headerze, to trzeba się skupić. Rzepak w tym roku niestety nie ma świetnego, gdzie słabsza gleba, to mi trochę powypalało. Średnia pewnie będzie z 3,5 tony. Także co, no bez rewelacji. Dobrze, że cena jest trochę wyższa. Co wam tu powiedzieć? Kombaj ma wydajność naprawdę i bardzo fajną. W Jęczmieniu, gdzie mieliśmy tam uruchomienie, fend kosił z prędkością około 4 km na godzinę. Klas kosił z prędkością 7-8 z tym headerem 5,5 metrowym. Wydajność Jęczmienia była w okolicach 7-3 tony średnio bodajże wyszło z całego pola.
Także 23-4 tony w tym jęczmieniu według zadania taka średnia nam wyszła, więc myślę, że w pszenicy będziemy mogli osiągnąć tą wydajność około 30 ton na godzinę w dobrym kawałku, przy wysypie w locie oczywiście, także wszystko jest do zrobienia. Maszyna jak na razie śmiga, nic się złego nie dzieje, tylko no, potrzebuje sporych kawałków, no, szczególnie teraz z tym headerem, bo no jak widzicie, no to jest locha, no 7,5 metra. Tak jak Szoko ma w swoim case, no to jest spoko, ale on ma pola po kilkadziesiąt hektarów. Natomiast tutaj u mnie no, jest wywijania od cholery. Najgorzej poobjeżdżać. Jak poobjeżdżamy, no to już będzie z górki. Trochę jestem się niezadowolony, bo pogoda nie dopisuje, mamy usług od cholery, no i nie możemy nigdzie wyjechać, bo cały czas mokre, niektórzy koszą, ja nie wiem, a u nas naprawdę ciężko, ten mój teraz koszę tak na siłę, tak jak mówiłem, myślę, że to wilgotność nie będzie rewelacyjna, no niby 7-8, no tu mam taką nową odmianę PT303. To jest zdecydowanie najładniejszy rzepak. No jeszcze 271 bądź 5 bardzo fajnie wygląda. Natomiast inne odmiany trafiły w tym roku. No w tym roku mam niestety rzepak na samych słabych kawałkach. No i tak trafiło, nie inaczej. Trzeba się z tym pogodzić. I tak nie jest źle. Cena rzepaku wysoka, ale od wczoraj spadła już o 100, z tego co słyszałem dzisiaj. No i przy tych kosztach produkcji, które cały czas rosną, to też nie jest taka rewelacja, jak niektórzy twierdzą, tak? Bo tu nam trochę straty na sitach pokazuje. Aczkolwiek jest dość czuły ten czujnik, jak się wychodzi, to naprawdę, nawet jak pokazuje, że są jakieś straty, to ciężko jakieś ziarko znaleźć. Zresztą wyjdziemy, pokażę Wam. Jak widzicie, tutaj rzepak jest dość fajny. No co, maszyna jest naprawdę, naprawdę bardzo wydajna. Niby najmniejszy Lexion, niby nie ma jakoś super dużo koni, no bo nie ma, a jednak robotę robi. Obciążenie silnika. W tej chwili jedziemy 3,5 km na godzinę, czyli około 2,5 hektara na godzinę, 27%. I to w rzepaku. Także to ta moc bez problemu wystarcza jak na razie, zobaczymy jak będzie w kukurydzy, no i przy tym dużym też headerze, no bo 7,5 metra no to jednak już kawałek headera jest. Widzę, że już się trochę poprawiło, do zbiornika leci naprawdę czyste, to może jeszcze trochę sobie poprawimy. Jak na razie naprawdę jestem zadowolony. Już trochę się przyzwyczaiłem do tej jazdy. Ale w dalszym ciągu jeszcze jak czasami wsiądę do fenda, no to te guziki już są inaczej. To jeszcze chwilę czasu potrzebuję, żeby się wprawić. Mamy do koszenia naprawdę rzepaków dość dużo, bo ponad 200 hektarów. Także jest już co robić. A jednak na ten rzepak jest dość krótki okres. Także co, no musimy się spinać. No i będziemy się spinać. Zadzwonię do Łukasza. Niech nagra tu dronem. Nagraj tutaj dronem, jak kosimy na dwa kombajny na jednym polu. No po tutaj po Sobocińskiej kosimy na dwa kombajny. Nagraj, co?
jest ścieżka w tamtą stronę, to sobie zrobimy na pół headera, bo z włosem tak nie do końca to wychodzi. Sprawimy tylko, że... Halo? No, bo ja stoję, czekam na info, a ja miałem chyba jechać się zważyć, co? No, miałeś jechać się zważyć. Dobra, dobra. A tam udało ci się, tam wcofnąć? No nie chcę zważyć. Jeszcze raz to spróbować, sobie cofnąć, odwrócić się? Znaczy, no spróbuj, no bo ja zacząłem kosić, tak, że już nie zamknę, jakoś będziemy musieli wysypać. A zobaczę, przejadę tam dalej, może tam dalej będzie lepszy dostęp. A może będzie, no dobra. Jedź się zważ, to mi dobra, wagę podasz, co? Dobra, zapierdzielam, no, dobra. Dobra, teraz pochylamy sobie, zaraz, bo przyszedłem w złą funkcję ulubionych. Pochylamy header na prawo, opuszczamy niżej. No i kosimy. Tak, żeby wszystko ładnie wyzbierać. No to tak jak widzicie, no tutaj jest rzepak naprawdę ładny. Ta nowa odmiana się spisała fajnie. Myślę, że w tym roku już na wielu polach zagości. Zbieramy. No jest to ogarniać, 7,5 metra to jednak trochę więcej niż te 5,5, 2 metry więcej. Była też opcja headeru 9, ale nie, 7,5 metra to jest na te moje kawałeczki, to świat i ludzie. Sezon się zapowiada dość intensywnie. Mam nadzieję, że Fendt, jak i Klas, dadzą sobie radę i przejdziemy przez ten sezon i każdy z tych naszych usług będzie zadowolony. Staramy się robić to jak najlepiej. Trochę mi się poknociło z ciężarówką, bo miała przyjść druga ciężarówka. W sumie no to już naczepa nowa jest kupiona i czeka do odbioru. A ciężarówka będzie w leasingu i przy rejestracji się okazało, że jest zastaw na niej. A co prawda nie taki zastaw, że rzeczywiście tam jakiś duch na niej ciąży, tylko po prostu zastaw przy końcu leasingu poprzedniej osoby nie został wykreślony. No i teraz to wszystko się nam przedłuża. Potrzebujemy przynajmniej dwóch ciężarówek. Tak naprawdę chodzą dwa kombajny, to 3-4 ciężarówki. No niestety tego nie mamy. Mam nadzieję, że chwila czasu i się poprawi. Wyjaśni wszystko, zarejestrujemy samochód. No i będziemy mogli już działać na dwa swoje auta. No to już nam sporo usprawni. Wydajność kombajnu, tak jak wam mówiłem, no w rzepaku, jak kosiłem to 18 hektarów, tam średnia wyszła około 4 ton tego rzepaku, to wyszło mi około 2,7 hektara rzepaku na godzinę, co uważam za fajny wynik. Jestem ciekawy pszenic i tego, jak sobie właśnie w pszenicy ten kombajn poradzi i jakie wydajności będziemy mogli osiągać. Jeszcze co tam do komentarzy? Co tam jeszcze było w tych komentarzach? Kurde, już nie pamiętam, bo to trochę czasu minęło. Ten vlog chyba jakościowo nie będzie jakoś super, bo jednak cały czas, jak jeszcze jeżdżę, nowa maszyna, uczę się niej, to muszę się trochę bardziej skupić. Na pewno będziecie widzieć na kamerze, jak lata prawo, lewo cały czas. No ale co, no tak musi być. Czekajcie, pójdziemy zobaczyć. Jak to wygląda pod tym kombajnem, bo tutaj u siebie na polu jeszcze nie byłem. Zawsze jakieś straty pokazuję, zobaczymy jakie odzwierciedlenie ma to w polu. Teraz 9,2 wilgotność, także nieźle. Jest trochę inaczej, bo nasiona są rozrzucone po całej szerokości.
niegdzie jakieś pojedyncze ziarko, ale to są naprawdę małe ilości. Także nie ma co się przejmować. Fędzior kosi. Dobra. Uruchamiamy maszynę. Obroty i do przodu. Zapamiętamy sobie wysokość i nagarniacza, i headeru. No i możemy kościć. Aż wstyd! Pole 2,7 hektara i dwa takie byki. Kto jest szybszy, ja czy Fendt? Ja trochę więcej mam z przodu, ale nie poddaję się. Ale podobnie jedziemy, około 4 na godzinę. Tylko Fendt jest na górce, a ja na dołku. Tu wydajność mi pokazuje nawet około 5 ton. Taką chwilową. Straty rosną. Trzeba trochę przywolnić. Rzepak leci ładny. Dobra, to co? Chyba to by było na tyle. Za dużo wam tutaj nie powiedziałem. Czas zobaczyliście, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ze zbóż coś więcej się ponagrywa. I mam nadzieję, że będą jakieś stawki fajne z drona. Czy Łukasz coś ponagrywał? Ja z Fendę, jak zaczynaliśmy dzisiaj, wyjechaliśmy, ponagrywałem. Także z Fendę jakieś fajne ujęcia na pewno będą. A tutaj, no nie wiem, czy Łukasz ma czas, czy nie ma, bo akurat tam przyjechała do nas rodzina i zrobią sobie grilla, siedzą. Także zobaczymy. To co? O! Jest i dron. Także chyba coś będzie nagrane. Tą ścieżkę chyba sobie zostawimy na potem. Tak mi się wydaje. Dobra, to by było na tyle. To co, kończymy, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już będę bardziej to wszystko ogarniał i będę mógł więcej tak poopowiadać, bo na razie to się skupiam na tym, żeby wszystko było ok. Tym bardziej w rzepaku, no to na pewno rzepak się gorzej kosi niż pszenicę czy zboża, przynajmniej dla mnie. Wolę zawsze kosić zboża. Zobaczyliście, kombaj działa, jeździ, kosi. Wydajność ma naprawdę fajną, także tylko niech hektary przybywają i niech maszyna się amortyzuje jak najszybciej. To do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!